Cześć, witaj w kolejnym nagraniu. Wczoraj narysowaliśmy wspólnie taki prosty rysunek, czyli trzy choinki, prosty napis, łańcuch ze świeczkami, z gwiazdkami. Natomiast dzisiaj wykonamy animację. Zaraz Ci pokażę, jak to będzie wyglądało. Przejdę tylko tutaj i wybiorę. I coś takiego dzisiaj stworzymy. Czyli wczoraj była prosta choinka, natomiast dzisiaj zrobimy taką łatwą łatwą animację. Jeżeli ten projekt się spodobał, koniecznie zostaw mi tutaj komentarz, co o nim myślisz, kciuka do góry i zasubskrybuj mój kanał. Zapraszam. W pierwszej kolejności połączyłam wszystkie warstwy w jedną grupę, tak? Czyli zaznaczyłam i następnie dodałam grupę. I tylko to teraz nie będę tego robiła. Mam nową grupę. W kolejnym kroku włączę sobie asystenta animacji. Mogę go już teraz włączyć, żeby może pokazać, jak on wygląda. Przechodzę w klucz, wspomaganie animacji i tutaj pojawia się jedna klatka. Czyli jedna taka grupa to jest jedna klatka. Mogłabym też to połączyć, te wszystkie tutaj warstwy w grupie w jedną warstwę, ale tutaj będzie to niekorzystne, bo ja tutaj chcę sobie dorysować cienie pod lampkami i gdyby to było wszystko na jednej warstwie, to nie mogłabym tego zrobić, więc na razie zostawię tak jak jest, nie przeszkadza mi to. I teraz tak, może wyłączę na razie, albo nie, niech będzie tak jak jest. Skopiuję sobie moją grupę, czyli mówię powiel i mam teraz dwa razy tą samą grupę. I teraz jest czarne na czarnym, tutaj mam ustawienia klatki cebuli, to się nazywa cebuli, klatki łusek cebuli, wyłączcie sobie, żeby Was to nie irytowało, tak, bo będzie po prostu będzie zasłaniało. Dobrze, teraz przechodzę w nową grupę i tutaj szukam warstwy, gdzie są moje lampeczki, to jest tutaj, to jest ta warstwa, tak, widać, że to jest ta warstwa, dokładam kolejną warstwę, i ją przesuwam dokładnie pod spód warstwy siódmej, czyli tutaj, gdzie są lampeczki. I teraz wybieram żółty kolor, bo te moje lampeczki są czerwone i pomarańczowe, dlatego wybieram jakiś taki inny, jaśniejszy kolor. Niech to będzie żółty i wybieram pędzel, który się nazywa sucha farba. Rozmiar pędzla. Tutaj sobie przechodzę i rysuję taką poświatę wokół lampeczek. Tak, dlatego ta warstwa jest pod tą warstwą z lampeczkami, żeby tutaj żeby to było z tyłu. Tak, i teraz rzeczywiście wokół każdej z lampeczek muszę to narysować. Dobrze, te żółte cienie już są dorysowane. Gdzie one są? Tutaj. Teraz przeszłam na klatkę. Nie, może tutaj zamknę. Czyli mam dwie grupy, tak? One są takie same, tylko w grupie, która jest u góry. Mogłabym ją nazwać grupa 2. Nowa grupa 2, a tą nazwę 1. Tak, one są takie same, tylko grupa 2 ma dodatkową warstwę, na której są właśnie te światełka. I tutaj każda z grup już jest klatką. I teraz, gdybym chciała odtworzyć, to coś takiego się robi. Tak, czyli jeszcze nie za bardzo fajne. O, tu widzę, że tutaj przy tej lampeczce zapomniałam dorysować cienia. To zrobię wstrzymaj i tu szybciutko sobie przejdę jeszcze do tej lampeczki. Tutaj na tą warstwę i tutaj narysuję. Czyli tak to na razie wygląda. I teraz zamknę sobie tą nową grupę 2. Teraz teraz skopiuję grupę 1. Zastanawiam, czy to tak zrobić, zastanawiam się nad przejściem, czy zrobić gaśnie, żółte, białe, gaśnie, gaśnie, białe. Żółte. W jakiej kolejności? Nie, chyba zrobię, że po żółtym jest nie gaśnie, tylko jest białe. Tak, chyba to zrobię.
skopiuję grupę 2, bo tutaj mamy mnóstwo możliwości, tu trzeba się zastanowić nad scenariuszem. Powiel. I teraz ta grupa 2, czyli to jest 2A, mogę powiedzieć, tak? Bo to jest to samo, co było w 2. Tutaj przechodzę sobie do mojej warstwy, gdzie są te żółte, gdzie jest ta żółta poświata. Teraz włączam sobie tutaj kanał alfa, blokada kanału alfa. I teraz tą poświatę sobie namaluję na biało i tutaj w kaligrafii chyba, albo w rysowaniu. Tutaj miałam duży monoline i sobie wszystko na biało zamalowałam. Tak, tutaj tą poświatę po prostu zrobiłam na biało, używając kanału alfa. Ok, to teraz zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądało. Tak, czyli już jest, wyłącza się żółte. Teraz przejdę w ustawienia i tutaj zmienię klatki na sekundę. Zmienię na, nie wiem, 2 albo 3. Takie jest to. I teraz odtwórz. Tak, tak to wygląda. Tutaj zrobię wstrzymaj. I teraz jeszcze, żeby ten efekt był troszeczkę taki łagodniejszy, bo tutaj jest rzeczywiście, tylko namalowałam takie brzydkie koło dookoła. Zwłaszcza w tym białym to tak niefajnie wygląda. Przejdę w warstwę tutaj, gdzie jest ten biały cień. Alfę wyłączę. Przejdę w czarodziejską różdżkę. Rozmycie gaussowskie i to troszeczkę rozmarzę. Tak, przesuwając palec, coś takiego zrobię. Zobaczcie, jaki fajniejszy, taki łagodniejszy efekt, tak? To jest fajne całkiem. Czyli ile to mam? 3%? Takie 3% jest ok, nie więcej. Tak to wygląda. I teraz w grupie 2 chyba też to zrobię. Tutaj przejdę w grupę 2. I znowu rozmycie gaussowskie i troszeczkę rozjaśnię. Wtedy ten efekt będzie taki łagodniejszy, nie będzie taki mocny, taki nachalny. Teraz to i zobaczymy. Zobaczcie, o wiele łatwiej, ładniej, moim zdaniem. Tak? Czyli tutaj mam ustawioną sekwencję. Grupa 1, lampek nie ma lampki nie świecą w ogóle. Tak, tu mogłabym to wyłączyć teraz. Tak to wygląda. Jedna klatka i nic nie świeci, są tylko takie kolory. Dokładam kolejną klatkę, zaświecam ją, zapalam. Dochodzi tutaj na dole, widać, na suwaku. I robi się taka poświata żółta, dlatego rozmazałam, żeby to troszeczkę ładniej wyglądało. W zależności, jakim pędzlem malowałaś, jak malowałaś jakimś akwarelowym, fajnym, to może te efekty są fajniejsze. Nie musisz wtedy rozmycia gaussa stosować. To jest ta druga klatka i teraz jeszcze dokładam trzecią klatkę. Tak, i ona wygląda tak. Wydaje mi się, że jest ładniej. I teraz tak to wygląda. Jeżeli chcesz się pochwalić tym obrazkiem na Instagramie, chcesz mnie oznaczyć, pokazać, jak wykonałaś projekt, możesz go udostępnić, przechodząc w klucz, następnie udostępnij. Na Instagramie, jeżeli to będziesz udostępniać jako grafika na swoim feedzie, to wybierz wtedy animowany MP4. Polecam wybrać maksymalną rozdzielczość. Jeżeli wybierzesz gotowe do internetu, to wtedy ta jakość jest taka niezbyt fajna. Tutaj też widać rozmiar tej grafiki, że to, tego wideo, że to jest tylko 3 kilobajty. Jeżeli mamy wyższą rozdzielczość, to jest 50 kilobajtów i tutaj jest rzeczywiście bardzo fajny efekt. I później tylko eksportuj, zapiszesz na swoim dysku. Voilà i gotowe. Mam nadzieję, że dzisiejszy projekt i wczorajszy, tak, bo dzisiaj było tylko takie dokończenie tego wczorajszego projektu, bardzo Ci się spodobał, że wykonałaś ten projekt. Jeżeli wskazówki, które tutaj pokazywałam, podobają Ci się, bo ja tutaj mknęłam, nie tłumaczyłam za dużo, tylko tu klikamy, tu idziemy. Nie tłumaczyłam, dlaczego tak się dzieje, bo na to nie mamy tutaj czasu w tym nagraniu. Ale jeżeli chcesz więcej, zapraszam Cię na pokład mojego kursu online. Procreate, krok po kroku, tłumaczę Ci każdą z funkcji, jak ją zastosować, gdzie warto ją wykorzystać, jak sobie właśnie ułatwić pracę, aby właśnie rysować grafiki takie i o wiele bardziej skomplikowane. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już jutro w kolejnym vlogmasie, w kolejnym nagraniu. Trzymaj się ciepło, pa, pa!